Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku z Gry Rimworld. Na początku dwie rzeczy, za które bardzo przepraszam. Pierwsza to oczywiście, że nie było wczoraj odcinka, ale no mówię, czułem się źle po prostu. Nie chciałem wtedy nagrywać. No i trudno, nie było tego odcinka. A dziś jest jedna sprawa taka. Jak widzicie, tu są pewne rzeczy, których na ostatnim odcinku nie było. Na przykład tu mamy skończony mur. Tu mamy zwiększony magazyn w ogóle. Tu mamy nowe jakieś panele słoneczne. Czemu? Nagrałem odcinek, cały 25-minutowy. Się okazało, że mam mikrofon ustawiony za głośno. Nie wiem czemu, on się czasem resetuje do ustawień jakby fabrycznych. I tego się naprawdę nie dało oglądać. On po prostu był za głośny. To były jakieś szumy, jakieś strzelania w tym mikrofonie. Także no, nie chciało mi się po prostu nagrywać znowu drugi raz tego samego. Po prostu za dużo tutaj zrobiłem. Na dodatek, na początku tego odcinka, który nagrałem, ale nie wrzucę, był atak, z którym sobie dałem super radę. Za drugim razem nagrywałem, dostałem taki chory atak, że po prostu nie dawałem sobie z nim rady, naprawdę. Lazy mi ciągle traciła rękę. Trzy razy próbowałem z nimi walczyć, traciła mi rękę. Marek to w ogóle dostawał w łeb i umierał. Chore gówno po prostu ten atak był. Saperzy, kurde, znowu się znaleźli, ale tacy saperzy uzbrojeni po zęby po prostu, dlatego. No trudno. Ominęliście jakby jeden odcinek, który ja nagrałem, ale no dużo się naszej kolei nie zmieniło. Dużo rzeczy głupich posprzedawałem, czyli dużo ciuchów tak naprawdę. Może to streszczę w ogóle. Dużo ciuchów głupich posprzedawałem. Tutaj zrobiłem do końca mur. Parę rzeczy takich, o których pozapominałem, ogarnąłem. Na przykład tutaj, że stockpile miałem źle ustawione. Na przykład nie miałem stockpile'a na kawę, na papierosy, bo je przez przypadek usunąłem. Ten stockpile na posiłki tak naprawdę był na sałatki, dlatego ich nie przenosili. A, no i tutaj był ten Android, z którym sobie dałem radę, oczywiście. Tak jak mówiłem przed chwilą. I z niego wyleciał ten świetny, ta świetna broń, Subjugation Crystal. Jeśli ktoś oglądał serię z Alfy 11, to wie, jakie to jest świetne. To stanuje przeciwników. Może wam kiedyś pokażę, jak będzie jakiś atak. Jak na razie, no to lecimy dalej z tą serią. Ogarnąłem dwie rzeczy, o których mówiłem, że ogarnę. Jak się robi rich soil teraz? To jest po prostu naturalna podłoga i to się tutaj kładzie tak, w ten sposób. Dlatego zwiększyłem limit na nawóz do 300. Jak ten limit osiągnę, ja takie małe kawałeczki po prostu będę robił. Rich soil tutaj, rich soil tutaj i tak dalej, aż wszędzie całe to zapełnię tą bogatą jakby ziemią. Nie wiem, jak tak naprawdę to przetłumaczyć. No, bogata ziemia, każdy wie, o co chodzi. Jak nawozem po prostu to wszędzie wszystko jakby położę. Jeszcze jedna sprawa, o którą się pytacie od dosyć dłuższego czasu. Czyli kiedy Rimworld wyjdzie na Steama? Ja naprawdę nie wiem, kiedy on wyjdzie na Steama. Jedyne co wiem, poszukałem na forum. A, te pułapki na przykład dałem też w tamtym odcinku. Jedyne co poszukałem na forum. To jest tak, że Rimworld przeszedł przez projekt Greenlight, czyli ma jakby zielone światło do wyjścia ogólnie na Steam. Jego na Steamie nie ma. Ale kiedy będą chcieli twórcy, wtedy będą tak naprawdę mogli ten Rimworld na Steama dać. Kiedy to będzie, naprawdę nie wiadomo. Powiedzieli, że wtedy, kiedy gra będzie gotowa. Każdy wie, no to można interpretować różnie. Nie wiadomo, kiedy to będzie gotowe, kiedy to wyjdzie. No ale sądzę, że to będzie bliżej jak dalej na pewno. Jeszcze może co do tej serii, co do następnych serii, jak się spytałem na ostatnim odcinku, tam pisaliście, na pewno Prison Architect, to bardzo tą grę lubię, od dawna na nią grałem, znaczy dawno w nią nie grałem, ale dawno kiedyś w nią grałem. Naprawdę super giera, bardzo podobna jest ogólnie do Rimworld, szczególnie graficznie. No i ta Europa Universalis 4 też nad tym myślę bardzo. Ale to dopiero na pewno jak znajdę trochę więcej czasu. O Jezu, ile na to idzie. W cholerę drewna na to pójdzie, naprawdę. Strasznie dużo. Low food, no. Niech ktoś przeniesie po prostu te ziemniory. On to nie będzie low food. Naprawdę, nie mamy nikogo od Howlingu. Takiego 100% Howlingu. No, stampi od tego jest. Tylko, że ona. No, spójrzcie na tą bidulkę. Cały dzień nosi, nosi. Tego po prostu jest za dużo i tak. No teraz trochę tych ziemniaków też ponosi. Też myślałem, żeby naszą obronę zwiększyć. Tutaj stół do craftingu powinienem dać, bo zapomniałem, że tutaj nie ma stołu do glassworksu.
I szkła mi nie robią i nie mogę tych paneli słonecznych skończyć tak naprawdę. No jest tutaj tyle tych rzeczy, że ja naprawdę po prostu czasem nie ogarniam, kiedy coś jest, kiedy czegoś nie ma. Sądzi dałem w ogóle kill off, żeby szybciej tutaj kopała. Na przykład jest już glassworks, także damy niech robią szkło. Aż do, nie wiem, 100. Tak na dwa panele słoneczne to wystarcza. Nikt tutaj nie czyści, no trudno. Sądzę, że to nie jest jakoś najważniejsza rzecz. Heatwave is over. Bardzo dobrze, nie będzie już tak gorąco tutaj. Tą stal możecie stąd tak naprawdę wziąć. Myślałem, jak tutaj ogarnąć obronę tego kawałka ziemi. Tak naprawdę myślałem, żeby po prostu dać Gatling turret tutaj. On ładnie wszystko ma w zasięgu. Na przykład w tym miejscu. Jakby jacyś saperzy się po prostu przekupywali, no to on tutaj będzie stał na straży, jakby ktoś chciał wejść. Sandbagi tutaj też dam wokół. Wiem, że pozbędę się przez to tego drzewa, ale trudno. Te drzewa już nawet sporo wyrosły, 50%. Także niedługo trochę więcej tego drewna będzie. No tego drewna naprawdę w cholerę pójdzie na ten kompostownik. O, jest to już rich soil. Grow rate 140%, wow. 40% szybciej, żeby nam coś rosło, to naprawdę jest dużo. Plus jeszcze ta lampa słoneczna. O, high power turret już są. Czyli pewnie teraz będą automatyczne high power turrety czy coś takiego. Gdzie to będzie? Avenger turret. Co to jest w ogóle? Chain gun, cannon turret, laser turret. 7200 watów, kurde. Wow. Strzela ponad ścianami nawet. Antimaterial turret. To mi się bardzo podoba, bo jest bardzo celna i na daleki zasięg strzela. Nie wiem, czy te wieżyczki, czy najpierw może konstrukcja. Najpierw konstrukcję ogarnę. A, no bo tak, ja myślałem, że to już odblokuje nam po prostu więcej turetów jakichś. A są jakieś turety, minigany. Ale przez ludzi one muszą być obsługiwane, dlatego ja nie chcę tego po prostu dać. Tak samo jak ten stun turret. No to jest świetna sprawa, na przykład jak jest ten subjugation crystal, to samo. Ale no mówię, to muszą ludzie po prostu to obsługiwać, a ja nie chcę narażać naszych kolonistów na jakieś obrażenia. Bo jest z tym po prostu kiepsko. W ogóle do Bishopa nikt nie gada, spójrzcie na to. Jeśli ogarniemy jego samopoczucie, no jest beznadziejne, bo nikt z nim nie gada, nie wiem dlaczego. Chyba on musi po prostu umieć chodzić, żeby z nim ktoś rozmawiał, bo to jest po prostu na razie chore. Nikt z nim nie rozmawia, bo on nie może się poruszać bez tej nogi jednej. Myślałem, żeby mu zainstalować jakąś nogę, nie wiem, tą... jak ona się nazywa? Taką drewnianą nogę, ale nawet takiej drewnianej nogi nie wiem jak zrobić. Sądzę, że jak będzie jakiś trader z protezami, po prostu ja kupię mu tą jakąś nogę lepszą trochę, albo nawet tą drewnianą, niech będzie, żeby mu po prostu ją zainstalować na tym łóżku medycznym. No i co? No i wtedy może z nim po prostu będzie można gadać. Minus 6000 watów, bardzo słabo z tym jest. Minus 2000, no trochę się już ogarnia, ale mimo wszystko nie jest za dobrze. Bardzo dużo tych solar paneli chcę tutaj położyć. I tutaj oczywiście w tym nowym pomieszczeniu dać baterię. Mamy już tutaj plastil, także no nie wiem tak naprawdę co ja mogę z plastila zrobić. Zazwyczaj z plastila robiłem droidy, ale nie wiem czy w tej paczce są droidy. Bo zainstalowałem tą paczkę, nie wiem, 2 tygodnie po wyjściu tej nowej alfy 12. Wtedy już chyba jeszcze nie były niektóre mody dostosowane. No mega skara poszalał, co mi po tym, on wejdzie w turety i padnie jak gówno. Tak samo, patrzcie tutaj, te limestone chunki zostały dane do przenoszenia już nie wiem ile odcinków temu, naprawdę w cholerę. Ale Stampy po prostu nie da rady tego przenieść, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, że no po prostu się nie da. Lazy tak naprawdę, jeśli nie będzie żadnej konstrukcji, ona też będzie się zajmowała haulingiem. Kto jeszcze może się zajmować tak naprawdę haulingiem? Myślałem nad Emmo, ale Emmo się zajmuje researchingiem, który jest naprawdę ważny teraz. Możliwe, że Barton. O, Barton. Nie myślałem o Barton tak naprawdę. Barton się zajmuje craftingiem. Nie, craftingiem się zajmuje i tak już Genek. Także crafting miał mniejszy priorytet. Dobra. Barton będzie od czyszczenia, a potem od przenoszenia różnych rzeczy. I dopiero później jakiś crafting, coś w tym stylu.
Dobra. I tak naprawdę to puszczamy. Sądzę, że będzie znacznie lepiej teraz. Co ona tak wolno chodzi? Old Gunshot ma na lewej nodze. Dostała od kogoś strzałem i przez to się rusza 20% wolniej. Nie fajnie. Albo mi się wydaje. Consciousness food? Co? Food poisoning dostała. A, dlatego. Otruła się żarciem. Jak to mogła się otruć żarciem? Nie wiem tak naprawdę, o co chodzi. W ogóle zauważyłem, że Emmo chyba lepiej będzie pracowała po kawie. Napije się kawy i wtedy znacznie szybciej idzie cały research. Bo wtedy ma jakby ten consciousness znacznie zwiększony. Bardzo blisko nas jest skóra kobry. Także ja chyba sobie tutaj zdekonstruuję ten jeden kawałek. Lazy, zanim pójdziesz... A, już tam chyba idzie. Olcia to ogarnie, dobra. I teraz to po prostu przenieście. Dlatego nie chciałem dawać drzwi, no. Jakbym dał drzwi, to mówię... O Jezus, Stampy, co ty robisz tutaj w ogóle? Limestone chunka przenosisz. Skąd? Naprawdę stąd jak bierzesz, to jest bliżej tędy? Nie wiem, nie ogarniam. To zdekonstruujcie. Tutaj damy drzwi. O Jezu, baterie strasznie nisko spadły. No chyba ten kolejny już tutaj, ta lampa słoneczna, to już jest chyba za dużo dla naszego prądu. Dla naszych zapasów energii. Nie wiem, jak sobie z tym damy radę. No róbcie to szkło na pewno. Nie wiem, kto się tym zajmuje teraz. Gienek się od craftingu. Mamy w ogóle piach na przykład? Mamy mało piachu. Bo nie mamy nawet bloczków, o Jezu, nie mamy bloczków tego. Hall of Things. Sandstone'a. Przez Sandstone'a się robi piach. Muszę o tym wszystkim pamiętać, naprawdę. Dawajcie, przenoście mi to czym prędzej, no. Roboty jest dużo. Gienek, leć już, rób piach. Z piachu róbcie mi szkło. I szybko mi tutaj dawajcie nowe generatory słoneczne. Manhunter pack, fuck. Buffalo, co? Co? O co tu chodzi w ogóle? Struktura, szybko. Limestone. Wall. Lazy, proszę, zajmij się tym jak najszybciej. Pracuj nad tym limestone'em. Ta skóra kobry. Już jej nie przenoście. Jest parę buffalosów, które będą chciały nas zaatakować. Są porąbane, szalone. Będą stały przed drzwiami. Taki jest plus tego. Ale sądzę, że z taką garstką sobie damy radę. Ile jest? 4, 6, 7. 7, tak. 7 buffalosów jest. Lazy tu już robi. No jest. A, Our Lady Constructing. Co? Musisz taki kawał iść po to? Ona nie zdąży. Nie ma szans, żeby tu zdążyła dojść. 4 bloczki tylko są na 6. Ja pierniczę, jakbyś nie mogła od razu na samym początku tego dać. Ja. Słabo. Nie da rady tutaj dojść. A tu ja nawet nie mam drzwi. No są jeszcze niby jedne drzwi, ale co z tego. Marek, chodź tu szybko. O, jest, odsuwają się. Uff. Nie wiem dlaczego, ale odsuwają się. Dobra, zrobiła tutaj ścianę. Marek, chodź tutaj. Marka i Lazy na pewno tutaj nam do obrony. Tu jest dosyć dużo wieżyczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy wieżyczki Gatlinga, jedna zwykła, jeden snajper turret. Na dodatek do tego dojdzie Marek, dojdzie Lazy, którzy mają naprawdę super bronię, dobrze strzelają. Także sądzę, że te bufflosy po prostu padną. Z nich będzie bardzo dużo mięsa dla naszej kolonii, z czego się tylko mogę cieszyć tak naprawdę. I tyle. Chyba nam dużo nie zrobią. O Jezu, masz dosyć mały zasięg na tej broni. Chodź tu trochę bliżej. No, w tym miejscu powinieneś być. Okej. Okay. Ty masz też dosyć mały zasięg. Chodź tutaj. Powinno być. Okej. Okay. Zapiszę w razie czego. Nigdy nie wiem, jak bardzo wytrzymałe tak naprawdę są te bufflosy. No jeden już padł. Zaraz pójdzie drugi. Trzeci, czwarty. Teraz piąty. O Jezu, ich było trochę więcej, było 8. No dobra. Olcia, co ty będziesz robiła? A, baczerowała te bufflosy. Nie bardzo dobrze. Z nich będzie naprawdę tony mięsa teraz będziemy mieć. Z każdego jest, zaraz zobaczycie ile. Dobra, już po nich. Wy macie wolne tak naprawdę. To jest wszystko do przenoszenia. Ta wieżyczka strzela w tego, żeby padło. Olcia tu zaraz odniesie
No jest ile? Tutaj zaraz będzie dokładnie pokazane. 146 mięsa z jednego zwierzęcia. Jest naprawdę dużo. A mając ich 8, to naprawdę ponad 1000 na ludzie wychodzi. Żadne są, nie są skomplikowane obliczenia. Róbcie mi to szkło, proszę was, no. Jest już piach? Jest trochę piachu tylko. Musicie mi przenieść te limestone chunky. Tak samo jak, sandstone chunky, tak samo te z limestone'a, żeby w końcu robić, mieć bloczki kamienne, żeby móc robić więcej muru. No, tak naprawdę mur na razie się nie przydaje, ale te bloczki kamienne do wszystkiego są tak naprawdę przydatne. Olcia teraz sobie śpi. Jakiś trader z protezami niech będzie, no chcę mu dać tą nogę, żeby w końcu go przekonać. Nie wiem, czemu nie mogę go przekonywać, gdy nie ma nogi. Dziwne to. No ale trudno, nic na to nie poradzę. Gienek, czym ty się Gienek zajmujesz? O, konstrukcja na trójce jest, czyli mogę już mieć blast dory. Spoko sprawa. To nie wiem, co to jest. Energy packi, to one są potrzebne do droidów, których nie mamy. O! Ej, to jest super sprawa. Power switch automatyczne. Czyli nie będę musiał na przykład na wieżyczkach klikać designate toggle power i nasi koloniści będą musieli podejść, wyłączyć to, tylko same z siebie będą się wyłączały. Tak jak kiedyś to było w starych alfach. Bardzo spoko sprawa. Szczególnie jeżeli mam, przypuśćmy ten turret taki, gdzie on jest? Anti-material turret, coś takiego? Czy nie, to był laser turret. On bardzo dużo prądu ciągnął. 7200 watów, to jest w cholerę, naprawdę. To jest bardzo dużo. To mogę po prostu go postawić, on będzie stał. Jeśli będzie potrzebny, tu od razu auto rearm muszę dać. Jeśli będzie potrzebny, to po prostu go włączę. Nie będę musiał się nim zamartwiać. Czy to będzie noc, czy to będzie dzień, nie będę musiał nawet nikogo budzić, żeby tam do niego podszedł i ten turret włączał po prostu. Tu jeszcze jest trochę do wykopania, no tego ten plasyl jest, dlatego to tak dużo zajmuje po prostu. Ale jak to się wykopie, to już tu będzie fajne miejsce na zrobienie baterii po prostu. Dałbym na razie tutaj światło trochę, żeby nie rosły mi te głupie grzyby. Nie wiem, czy to naprawdę od światła zależy, czy od tego, czy tu jest. Czy tutaj jest zrobiony. Podłoga ta jest wygładzona. Nie wiem. Chyba od światła mi się wydaje, że to zależy głównie. Chociaż od wygładzonej podłogi. O, dobu. To zależy po prostu. Najprościej mówiąc. O jest, Prothesis Trader, właśnie o to mi chodziło. Kargopody kolejne. Co to jest? Winogrona, aleś czat. Niepotrzebne mi. Po co mi te winogrona tak naprawdę? Emo, chodź mi tutaj. Trader z protezami. Czy on ma. Jest Pegleg, czyli drewniana noga, o to mi właśnie chodziło. Drogie to nie jest, 80 drewna, dosyć. 80 drewna, 80 dolców. Kupiliśmy tą nogę w końcu. Ja tutaj muszę zrobić coś takiego. A, żeby go dali na to łóżko medyczne. Zdrowie. Operacja. Za prawą nogę musimy mu zainstalować tą nogę drewnianą. Ktoś się tym zaraz powinien zająć. Ktoś się tym zaraz powinien zająć. Stampi. Tylko ja nie chcę, żeby on był na tym łóżku. Jak to zrobić, żeby on był na tym łóżku medycznym, to ja naprawdę nie wiem. Nie, to nic nie zmieni. Wiecie co, muszę to odinstalować. I teraz. Niech ktoś go weźmie, no, na to łóżko. O właśnie, teraz jest na łóżku medycznym. To łóżko odinstalowane mogę na nowo zainstalować. Gdzie to jest łóżko? Tutaj jest łóżko. I niech ktoś się zajmie instalowaniem mu nogi. Ja wiem, że to jest nie fair, ale zapiszę w razie czego, się boję po prostu. No jak coś się z nim stanie, nie chcę go tracić, naprawdę. To jest tak mało kolonistów. Jak mu pójdzie? Sądzę, w ogóle jaki ty masz poziom, jeśli chodzi o medycynę? Dwa! Czemu ty go obsługiwać, jak ty masz na dwa medycynę? Ale to nic mu nie jest. Rimra is pregnant. Spoko, mamy kolejnego Rimrama, który jest w ciąży. O, jest mały dromedari, o Jezu. 8 dni on ma, czemu ja nie widziałem, kiedy on tak naprawdę ten się pojawił. I to kobietka, czyli z niej będzie mięso. Spoko sprawa. Nie wiem, czy igłanę, nie, igłany nie chcę tak naprawdę mieć.
Szynszyle zostawię, bo z nich jest ta. Chociaż nie, też szynszyle. Niepotrzebnie te szynszyle są tak naprawdę. Sprzedam te szynszyle, jeśli będzie okazja. Zostawię tylko rimramy. O Jezu, Mysterious Blight destroyed our crops. Nie fajnie. Większość roślin poszła się je. No trudno. Zostawię te szynszyle. Nie, sprzedam te szynszyle, zostawię tylko rimramy i dromadery. Nie potrzeba mi więcej tak naprawdę, nie widzę sensu. Jak jest z tym bishopem? Zaraz powinienem stracić ten anestetik, nie wiem tak naprawdę jak to, co to znaczy po polsku. Ej, wiecie co? Będzie mega problem z żarciem dla zwierząt. Jest 280 heju tylko, a on bardzo nierównomiernie rósł. Teraz na nowo trzeba będzie go zasiać, a on bardzo długo rośnie dosyć. Ile? 10 dni? 10 dni, dokładnie, growing time. Może być niefajnie z tym. Jak on się ogarnie, w końcu będzie mógł chodzić z tą drewnianą nogą, ale będzie mógł chodzić, to chyba teraz już będą mogli z nim gadać w końcu ludzie. Jak w ogóle jest z jego poruszaniem się? 60%, czyli tak samo chyba jak Gienek. Nie, nawet lepiej jak Gienek, to co ja się martwię. Będziesz kolejnym gościem od... Craftingu nie nadajesz się do niczego tak naprawdę. Znaczy nie no, we wszystkim, wszystko może robić tak naprawdę. Oprócz Dumb Blayboard, tak naprawdę nie wiem co to jest, chyba to jest czyszczenie po prostu. Podłóg i tak dalej, ale no... Nie musisz od tego być. Shielding Supplier, Manufacturer Resources Supplier, czy tam Trader. Oni nie mają raczej nic ciekawego. Boże, ale mam katar. Masakra. Strasznie mnie to męczy. Wkurzające to jest po prostu. Automatic Power Switch jest w końcu. Dobra, czyli tak naprawdę mogę tą wieżyczkę laserową zrobić. Ciekawe jak to jest. Set Stargun Fire. Dosyć ciekawe. Zadaje obrażenia, podpala przeciwników. Spoko sprawa. Olcia na pewno całą noc spędzi na ogarnianiu tych roślin. Naprawdę słabo jest, jeśli o to chodzi. Tej kawy trochę mniej dam. Chociaż tej kawy oni ją piją i tak naprawdę teraz brakuje tej kawy chyba, nie? Nie. Gdzie, jak wygląda kawa? Gunpowder. Okej, zaraz będziemy mogli robić więcej pocisków artyleryjskich. Tylko dwa są. Czemu one się psują? Przecież to jest dach. Nie powinny się psuć. Chyba, że może gdzieś indziej były wcześniej, dlatego się psuły. Gdzie jest kawa? Nie mam na myśli tej kawy oczywiście, tylko o ziarnach kawy ja mówię teraz. No nie wiem, gdzie są. Trudno. Chciałbym po prostu zmniejszyć te, jak najbardziej zmniejszyć wszystkie inne growing zony. Tak samo z cotton. To rozwalę. A zwiększę growing zone na hejgras tak naprawdę. Tego hejgrasu nigdy za mało, no te zwierzęta będą głodowały mi przez jakiś czas. Może dam im po prostu, nie wiem, mięso, albo trochę tych ziemniorów. Ziemniaków mogę im sądzę spoko dać, no dobrze, że... Te baflosy tu były. Bardzo dużo mięsa z nich przez to jest. Nie będę tego wykorzystywał na lepsze posiłki, bo po prostu szkoda mi. A mówię, teraz może być dosyć spory problem, jeśli chodzi o jedzenie dla naszych zwierząt. No bo to jest 200 coś hejgrasu. On tak naprawdę się skończy, a tutaj szybko to nie urośnie. Naprawdę, 10 dni to jest dużo. O, czas nam się skończył. Mam nadzieję, że w końcu jest ogarnięty ten mikrofon, bo jak teraz się okaże, że znowu mam, nie wiem, się mikrofon wrócił do ustawień fabrycznych, znowu jest za głośny, to się po prostu strzelę w łeb i nie nagrywam przez dwa dni. Bo się tak wkurzyłem po tym jednym odcinku. Dobra, jak na razie, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeszcze raz sorki, że nie było odcinka wczoraj i że oglądacie tak naprawdę... jesteście w tył przez jeden odcinek przez to, że mi się nagrał i nie mogłem go po prostu wrzucić, a nagrywam dalej. Ale mówię, bardzo mi się nie chciało nagrywać na nowo. Bardzo głupie był ten atak wtedy. A tak naprawdę chyba nic się nie stanie, jak tam, nie wiem, ominiecie parę dni w grze. Tak naprawdę więcej rzeczy już było zrobione. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Jak się podobało, daj lajka, subskrybuj. Widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. No i cześć, trzymajcie się.